Cześć, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym pełnoprawnym odcinku serii o rowerach na wideotesty.pl. Dzięki za tak fajny, pozytywny odzew pod odcinkiem pilotażowym. Naprawdę bardzo motywuje ta duża ilość łapek w górę oraz pozytywnych komentarzy. Ale pora przejść do tego, o co często pytaliście w komentarzach, czyli jaki rower kupić. A w tym odcinku zajmiemy się głównie tym, czy kupić rower nowy, czy rower używany. Postaram się Wam przybliżyć trochę plusy i minusy zakupu nowego oraz używanego sprzętu. Więc zaczynając od zakupu nowego sprzętu. Jak wiadomo, nowy to jest zawsze nowy. Rzadko kiedy będziemy musieli tam włożyć jakieś pieniądze na start. No chyba, że chcemy jakieś dodatkowe akcesoria lub planujemy od razu zmienić jakiś osprzęt. Bo przykładowo możemy kupić nowy rower, ale nie podoba nam się w nim na przykład amortyzator i możemy go automatycznie wymienić. Ale co jeszcze przemawia na korzyść nowego roweru, oprócz tego, że nowy to nowy? Mamy tutaj gwarancję, która obejmuje zazwyczaj tylko ramę lub wspornik kierownicy, części, które po prostu nie zużywają się. Te części obejmuje właśnie gwarancja. Tych części jest naprawdę bardzo mało w rowerze, bo praktycznie wszystko się zużywa. Ale ta gwarancja czasami jest dobra, bo jeżeli pęknie nam rama, pójdzie nam wspornik kierownicy, co zdarza się bardzo rzadko, jeżeli jeździmy rekreacyjnie, ale za to może zdarzyć się częściej, jeżeli zaczynamy jeździć wyczynowo, gdzieś skaczemy, czy uprawiamy jakiś ekstremalny sport. Wtedy może ta gwarancja się przydać, jeżeli oczywiście używamy roweru zgodnie z jego przeznaczeniem, a nie wjedziemy sobie takim sprzętem w jakieś chopki i tak dalej, bo ta rama daje jej 2 tygodnie w takich chopkach i ona by pękła, pomijając fakt, że geometrycznie nadaje się nawet do takiego sportu. Nawiązując do pierwszego argumentu, kupując nowy rower, mamy pewność, że nic nie było w nim wymieniane, że po prostu mamy tutaj fabryczny osprzęt. Jest to ważne z punktu widzenia jakości użytego sprzętu. Wiemy na pewno, co mamy dokładnie. No a jeżeli ktoś sprzedaje Wam używany rower, to mógł wymienić, załóżmy, suport, którego nie widać, na którym są zamontowane korby. Mógł tam wymienić suport, nic o tym nie powie. I na przykład zamiast dobrego suportu Shimano Deore mógł zostać tam wsadzony jakiś Chińczyk za 10 zł. Tak więc to jest naprawdę bardzo duży plus roweru nowego, że jeżeli kupujemy i zapoznamy się ze specyfikacją właśnie takiego sprzętu, to wiemy, co kupujemy i na pewno jeżeli kupujemy coś z dobrym osprzętem, to ten osprzęt będzie miało, a nie tak jak zapewnia sprzedający roweru używanego, może go po prostu nie mieć. Ale jaki jest minus zakupu roweru nowego? Cena i jeszcze raz cena. Za około 800 zł kupimy rower na najtańszym osprzęcie firmy Shimano z grupy Tourney, który będzie chodził bardzo dobrze, ale do czasu, bo niestety ten sprzęt jest mniej trwały niż wyższe odmiany osprzętu Shimano, takie jak chociażby Altus, który jest o 1 stopień wyższy, czy Alivio Deore, SLX, Z, to już jest taka górna półka, ale o tym porozmawiamy jeszcze w kolejnych odcinkach o tych grupach sprzętu Shimano oraz SRAM. A jeśli chcemy kupić dobry rower, właśnie nowy, w salonie, w sklepie, czy w jakimś hurtowni rowerowej, to musimy liczyć się z wydatkiem od 1200 w górę. I to 1200 to już jest taki rower, który posłuży Wam kilka lat bez żadnej większej naprawy, ale też nie będzie na najwyższym osprzęcie, ale jeżeli jeździcie rzadko, to na pewno taki rower się sprawdzi. A co z rowerami używanymi? Na pewno warto kupić rower używany, jeżeli mamy do wyboru rower z marketu za 200 zł lub rower używany za 200 zł. Bo ten, który jest używany, jest w miarę dobrym stanie, będzie wymagał od nas, załóżmy, wkładu tych 50-100 zł, żeby zrobić taki podstawowy serwis, podstawowy przegląd tego roweru, bo samemu naprawdę bardzo łatwo to zrobić, jakieś smarowania, jakieś małe wymiany typu łańcuch, czy kaseta lub wolnobieg. To naprawdę jest pestka i można to samemu zrobić i będziemy naprawdę bardziej zadowoleni z takiego roweru za 200 zł, który kupiliśmy używany, który jest markowy, niż z takiego, który kupiliśmy w markecie i tak naprawdę nie wiadomo, co w nim siedzi. Kupując rower używany, warto jednak zerknąć, w jakim on jest stanie, bo jak kupimy totalnego złoma, to i tak będziemy musieli w nim wszystko wymienić, tak samo jak w tym marketowym rowerze, a jeśli kupimy coś, co
widać, że było dbane, że jest na chodzie, że nie będzie wymagało dużego wkładu albo w ogóle nie będzie wymagało wkładu, to na pewno warto kupić taki rower. Ale jeśli chcemy rower bardziej zaawansowany, rower, który będzie służył nam do pokonywania naprawdę dziesiątki tysięcy kilometrów lub do skakania po jakichś hopkach, czy też jazdy po niezłych korzeniach w lesie, to również bardziej się opłaca niż zakup roweru nowego. Przykładowo, taki w miarę dobry rower do XC, czyli cross country, jazda po korzeniach, ogólnie po trasach leśnych, taki dobry rower, który spełni wasze oczekiwania, to około 3-4 tysięcy. To jest naprawdę taki bardzo dobry rower do XC. No ale co jeśli nie mamy takich funduszy? Wiadomo, 3 tysiące piechotą nie chodzi, na ulicy też nie leży. Warto kupić wtedy rower używany. Porozglądać się za takimi rowerkami i z tej półki 3-4 tysięcy, gdzie kupilibyście nowy rower za tą kwotę, za 3-4 tysiące kupicie rower o klasę wyższy. Czyli ten za 3-4 kupicie za 1000 do 2. Naprawdę można wyhaczyć fajne okazje, jeżeli ktoś po prostu wystawia rower, bo przesiadł się na inny, czy też wystawia rower, bo po prostu go nie używa. Mogę podać przykład swojego roweru. Jest to wieloletni Trek. Kupiłem go w tamtym sezonie, na początku tamtego sezonu i jeżdżę nim do dzisiaj. Wymieniłem w nim trochę, był wymieniany napęd, bo przejeździłem na nim zimę, ale dałem za ten rower 450 zł. Kiedy zerknąłem na cenę katalogową, co prawda z 90 bodajże 6 roku czy 7, to ten rower kosztował wtedy około 2400 zł w przełożeniu na walutę polską, bo znalazłem oczywiście cennik w bodajże euro lub dolara, lub dolara. A ten rower za 450 zł mogłem nabyć w naprawdę dobrym stanie. No a potem co już do niego dołożyłem, to po prostu z własnego widzimisię, bo wszystko w nim działało, jednak wymagał on, bym zadowolony z niego, wymagał on kilku poprawek, żeby po prostu mi się dobrze jeździło. To już kwestia personalizacji roweru. Więc jeśli myślicie o tym, żeby nie wydać na rower zbyt dużo, a chcecie dobry rower, naprawdę warto przejrzeć serwisy aukcyjne, serwisy ogłoszeniowe i znaleźć coś dobrego, najlepiej pojechać, obejrzeć ten rower, przejechać się na nim, zobaczyć, czy nic nie strzela, czy wszystko jest ok. O tym jeszcze pomówimy w jednym z kolejnych filmów, gdzie powiem wam, na co zwrócić uwagę przy kupnie roweru używanego. Po prostu rower używany, moim zdaniem, bardziej się opłaca, bo zapłacimy za niego mniej, a będziemy mieli więcej niż w rowerze za tą samą cenę kupionym w sklepie czy hurtowni. Decyzję pozostawiam wam, jaki rower wybrać. Zapraszam was do kolejnych odcinków. Trzymajcie się. Cześć. Idź tu kusiorką i nie wracaj.